Siemano, z tej strony Webfin. Witam was w kolejnym odcinku z najciekawszych meczów tygodnia. Przed odcinkiem chciałbym jeszcze zaprosić was do sekcji komentarzy, gdzie możecie pisać pytania do QSA, które zależy jak sytuacja będzie wyglądać, pojawi się albo w piątek, albo w niedzielę tego tygodnia. Piszcie w komentarzach i tak. Pytania będą, no po prostu będzie można je zadać do środy, bo wtedy to pewnie wezmę się za to pisanie. Zapraszam do pisania, a my lecimy z naszym cotygodniowym odcinkiem po raz kolejny. W ogóle co ciekawe, to przychodzą mi takie dźwięk gwizdka, jak się spotkanie dane skończyło. Jak widzicie, się skończyło w spotkanie West Hamu z Evertonem, a my już przechodzę do poniedziałku i zaczynamy. Oczywiście zapraszam do polubienia mojego filmu i do subskrypcji, o tym mówić chyba nie muszę. Oraz TikTok, który jest w zakładce linków na moim kanale, więc lecimy jak najszybciej. Pierwszym meczem o północy, czyli już 6 godzin temu się ten mecz odbył, Newell's Old Boys Platense. Czemu Newell's Old Boys? Ten klub to pierwszy klub Leo Messiego. W PKL Ekstraklasie 18 Wisła, Płock, Górnik, Zabrze. I w Serie A Verona, Genua. W Serie A również, kilka godzin, 2 godziny później mniej więcej, AC Milan, Bologna. W Premier League Crystal Palace, Arsenal. W La Lidze Real Sociedad, Espanyol. I w Liga Portugal FC Porto, Santa Clara. We wtorek w Pucharze Polski Olimpia Grudziądz, Lech Poznań. No, Olimpia Grudziądz jest sporym zaskoczeniem na tym turnieju, bo klub, który gra aktualnie na trzecim poziomie w drugiej lidze, jeśli dobrze kojarzę, chwilkę sprawdzę sobie, to Olimpia Grudziądz gra w mecze w trzeciej lidze. No to właśnie widzicie. We Fortunie pierwsza liga, Korona Kielce pod Beskidzie. W National League Wrexham, Barnet. I w Lidze Mistrzów, słuchajcie, Benfica, Liverpool i Atletico Madrid, Manchester City. Czyli bardzo ważny mecz dla City. Czemu ja się dzisiaj tak zamyślam? Tego nie wiem. W ogóle miał się pojawić film z Napoli. Z Napoli, co ja pierniczę? Kurde. No widzicie, w środę mecze. Raków Częstochowa, Legia Warszawa. W Bundeslidze Augsburg, Mainz. W Mistrzostwach Europy U19 kobiet, kwalifikacje. Polska U19 kobiet zmierz się z Szwecją tej samej grupy wiekowej i płciowej. Serie B. LR Vicenza, czyli klub Teodorczyka, zmierzy się z Crotone. Premier League Burnley z Evertonem. W Fortunie pierwsza liga GKS Katowice, Widzew Łódź. Lidze Mistrzów Chelsea, Real Madryt i Villarreal Bayern Monachium. Czyli również ciekawe mecze. W 7 kwietnia, czyli w czwartek, Seattle Sounders, New York City. I w CONCACAF Liga Mistrzów, czyli taka Liga Mistrzów Północnej i Środkowej Ameryki. Kurde, teraz akurat gdy nagrywam film, to ciągle gole jakieś albo koniec spotkania. Nie, w sumie o godzinie 17, no to trochę tych meczów jest. Fika. Słuchajcie, teraz sprawdziłem, widzę w grach z GKS Tychami. Jagiellonia Białystok
Z Zagłębia Lubin, Brescia, LR Vicenza, Birmingham, West Brom. Trochę tego jest. Więc tak, w Mistrzostwach Europy U17 kobiet, w kwalifikacjach Hiszpania, Ukraina. W Lidze Młodzieżowej Dynamo Kijów Sporting w przedziale wiekowym U19. W Lidze Europy RB Lipsk Atalanta. Tak. W Lidze Konferencji Feyenoord Slavia Praga. W Mistrzostwach Świata Kobiet w kwalifikacjach Polska, Armenia. W Fortunie Pierwsza Liga GKS Pychy Arka Gdynia. Ligę Europy Braga Rangers. Eintracht versus Barcelona. West Ham versus Lyon. W Lidze Konferencji w playoffach Bodo Glimt AS Roma, Leicester PSV i Marsylia PAOK Saloniki. Czyli były klub Karola Świderskiego. I koniec. Jagiellonia Białystok Zagłębia Lubin, ale to mało ważne. Zagłębie Lubin ze Stalą Mielec w piątek o 18. O 20:30 VfB Stuttgart, Borussia Dortmund. PKO Ekstraklasa to mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Fortuna Pierwsza Liga to ŁKS Łódź, Sandecja, Nowy Sącz. Premier League to Newcastle, Wolverhampton. W sobotę, no już mówiliśmy, Mistrzostwach Europy U19 kobiet w kwalifikacjach Dania, Polska. W Premier League Everton United. W drugiej Bundeslidze Schalke Heidenheim. W trzeciej lidze Borussia Dortmund. Wiktoria Berlin, oczywiście Borussii rezerwy. W PKO Ekstraklasie Piast Górnik Łęczna. W Bundeslidze Bayern Monachium Augsburg. O tej samej godzinie Wolfer Wolfsburg, Arminia Bielefeld, Premier League, Arsenal Brighton oraz Southampton Chelsea. W League 2 Crowley Barrow, Forest Green, Hartlepool, Salford, Harrogate i Sutton Leyton Orient. O 16 Wrexham East. Nie potrafię tego wymówić. Lechia Tomaszów Mazowieckich Legionowo w trzeciej lidze. W Hiszpanii Majorka, Atletico Madryt, Lech Poznań, Legia Warszawa, czyli nie ma pojedynek. Na pewno to trzeba o nim powiedzieć. Inter, Kiewo Werona, Kiewo, Kiewa, w Ewin drugiej lidze Ruch Chorzów, Sokół Ostróda, Premier League, Aston Villa, Tottenham, w La Lidze Villarreal Athletic Bilbao, Lidze Portugal Benfica Belenenses, MLS to Orlando City, Chicago Fire, czyli klub któregoś Polaka, czy kiedyś grał tam, Frankowski, Lechia Gdańsk, Brukbet Termalika, Cagliari, Juventus, Clermont. Tak to się tak czyta. Z PSG, Real Madrid, Getafe i koniec meczu. Widzę w Łódź GKS Tychy, a mówię, to nie jest ważne. Czapokaense z Ituano i Inter Miami z New England Revolution i New York Red Bulls z Montrealem. I w niedzielę, tylko sobie szybko sprawdzę, ile meczów. Okej, tyle. Warta Poznań z Krakowią o 12:30 w niedzielę, o tej samej godzinie Genua, Lazio, później Leicester, Crystal Palace, o tej samej godzinie jeszcze kilka meczów, m.in. Angers, Lille, Wisła Kraków, Górnik Zabrze, Częstochowa, Widzew Łódź, Napoli, Fiorentina. O, w ogóle chciałbym powiedzieć, z meczu Skra Częstochowa, Widzew Łódź będzie filmik na kanale, mam nadzieję. Napoli, Fiorentina o 15:00, o 15:30 Benevento, LR Vicenza o 17:30. Manchester City, Liverpool, czyli pojedynek dwóch goniących się topowych drużyn Premier League. Kilka tysięcy.
zmniejszę tylko trochę to i już wam pokazuję. Patrzcie, dwie goniące się drużyny są właśnie no, będą ze sobą grać po prostu. Dobra, i teraz Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław, Strasburg, Lyon, RB Lipsk, Hoffenheim, Torino, AC Milan, Marsylia, Montpellier i Levante Barcelona. Tak się prezentuje dziś ten tydzień. Ja wam dziękuję za oglądanie. Dzisiaj troszkę gorszy no, filmik, bo po prostu jakby się zaciąłem. Nie wiem, co się dzieje. W środę będzie opis zawodnika. I co? Widzimy się za tydzień, ale w tej serii, jeśli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć!